No bo naprawdę konkretnie. Słuchajcie, wreszcie zrobiło się ładnie, jest piękna pogoda, ludzie zaczynają wychodzić z domów i robi się nam prawdziwa wiosna. Dzisiaj jest 16 stopni, to jest jeden z pierwszych takich ciepłych dni. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat, myślę, że dosyć ciekawy i wciągający. A mianowicie, czy jesteśmy w stanie dorównać jakością Mini 3 Pro, a jeżeli tak, to czym? A jeżeli tak, to spełniając jakie warunki i w jakich kategoriach? Bo na pewno nie we wszystkich. Myślę, że odcinek jest dosyć ciekawy, bo wiele osób może otworzyć sobie horyzont na coś więcej niż tylko DJI. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynajmy. I teraz jeżeli zastanowimy się, w jakich kategoriach moglibyśmy porównać tego drona do innych, czy innych do tego, to przede wszystkim jakość obrazu, żebyśmy mogli uzyskać 4K przynajmniej w 50-60 klatkach na sekundę i żeby to 4K było z prawdziwego zdarzenia. Druga rzecz, czy druga kategoria, w której moglibyśmy porównać, to na pewno głośność tego drona, dlatego że chcemy latać coraz bliżej ludzi. Nie będzie to Phantom, który skupia uwagę setek osób dookoła, tylko dron dyskretny, którego nie słychać już z 20 metrów. A teraz pokażę Wam, o czym sobie pomyślałem, jeżeli chodzi o alternatywę do Mini 3 Pro, biorąc pod uwagę maluchy i biorąc pod uwagę jakość i masę. Pierwsza propozycja, jaka mnie naszła, to jest CineWhoop i to jest dron, który nazywa się QAV 2.5 lub QAV Cine. Fantastyczna konstrukcja. Jest to projekt niemieckiego pilota, który nazywa się Philipp Freibot. I tutaj możemy komponować go według własnego uznania. Możemy go uszyć czy przygotować na DJI O3, czyli mieć też OcuSync 3, bo na pewno kwestią istotną będzie zasięg tutaj. Mówiliśmy o innych parametrach, ale zasięg na pewno, więc OcuSync O3 możemy uzyskać montując tutaj moduł DJI Air Unit O3. Na pewno głośność. On jest cichutki ten dron. Zobaczycie za chwilę, jak te dźwięki się rozkładają. Jest to CineWhoop, może latać blisko ludzi i faktycznie jeżeli zamontujemy tutaj na tym wydruku kamerę GoPro rozebraną, zmieścimy się w 250 gramach, będziemy mieli bardzo przyzwoity zasięg, świetną jakość obrazka, blisko ludzi można polatać, a jednocześnie dron jest lekki. Oczywiście koptery FPV mają zupełnie inną specyfikę, ale to nie znaczy, że nie da się zrobić ciekawych rzeczy. Na pewno nie zrobimy nimi zdjęć, nie zrobimy panoramy, nie zrobimy ujęcia typowego top-down czy wznoszenia pionowego idealnie w pionie. Nie polecimy równiusieńko bokiem. Wiadomo, tu będziemy mieli ograniczenia, ale jednocześnie możemy zrobić coś więcej, bo możemy przelecieć spokojnie przez budynek. Możemy wielokrotnie zaliczyć kreta tym dronem czy kopterem. Kreta, czyli kraksę. On się podniesie, jest wykonany z włókna węglowego, jest bardzo wytrzymały i na pewno pod tym względem jest dużo lepszy niż ten plastik, który przypomina nam opakowanie po jogurcie w miniaczu. To, o czym chciałem powiedzieć, jeżeli ten dron się zepsuje, czy coś mu się stanie, możesz samemu go naprawić. Można wymienić sobie silnik, można zmienić kontroler lotu czy regulator ESC, można zmienić sobie kamerę, jedną, drugą, latać bez kamery, z kamerą. Można założyć mu filtr, można przedłużyć antenę, zmienić protokół, jeżeli chodzi o radio, więc tu mamy pełną dowolność. Wiadomo, DJI nas obliguje do tego, żeby używać praktycznie oryginalnych części, łącznie ze śmigłami i za to wszystko płacimy. To samo, jeżeli chodzi o serwis. Natomiast latając taką jednostką, no już bierzesz na siebie wiele rzeczy. Możesz też oczywiście zlecić serwisowi sporo prac, bo ja prosiłem też Dominika, żeby mi dopracował tego drona. Ciągle nie miałem czasu, nie miałem już serca przy kolejnej próbie. Wreszcie wysłałem tego drona do drona eksperta do Warszawy i przyjechał właśnie w takiej postaci. On jest na Cadex Vista, na Crossfire. Jeżeli chodzi o IO, to mamy tutaj Beta FPV i ten dron naprawdę lata przepięknie. Jesteśmy już przy naszym CineWhoopie. On lata troszeczkę inaczej niż Flyu,
Trochę bardziej hałasuje, ale też ma inną specyfikę. Na pewno nie jest taki dynamiczny. Natomiast lata sobie jak najbardziej fajnie. Tam jest jakaś osoba, więc polecimy w stronę lasu, żeby ją ominąć. I to wygląda też bardzo sympatycznie i dobrze. Zasięg to mam petardę, jeżeli chodzi o całość. Może nie jest tak dobry jak w przypadku O3, ale nadal jest to bardzo dobry zasięg. Nagrywanie mam w goglach. Jest ten obraz użyteczny do celów demonstracyjnych, jeżeli chodzi o gogle i do podglądu. Nie jest to na pewno tak dobry obraz jak w przypadku O3. Lecę na małym pakiecie, więc tutaj czas lotu też jest krótki. W tej chwili minutę. Spróbujemy w takie zakamarki jeszcze wlecieć, przynajmniej na chwilę. Teraz to wygląda bardzo fajnie. 14.1, jeszcze mogę lecieć 30 sekund mniej więcej, może 40. Ale jest bardzo sympatyczny lot tym dronem. Głównie ja bym powiedział, że we wnętrzach. Na zewnątrz też, ale trzeba pilnować, żeby on latał nisko. A na pewno takie loty wyższe już mają to do siebie, że wiatr bardzo mocno oddziaływuje na niego. Dobra. Widać, że Cinelog wyszedł nowy. 35, no. Ten V2, no. Premiera. Dobra, porozmawiajmy w takim razie, jakie są wady, jakie są zalety. Co jest za co naprzeciw. Jeżeli chodzi o DJI, mamy pełne wsparcie, za wszystko płacimy, mamy serwis, możemy ubezpieczyć tego drona. Jeżeli nam nawet odleci, to za ułamek tej kwoty, powiedzmy za 30-40%, możemy otrzymać w ramach odszkodowania DJI Carry Fresh Flyaway Coverage nową maszynę, czy w pełni sprawną. Mamy inteligentne akumulatory, może podładować właściwie nam każdy takiego drona ze złącza USB-C, więc jest szereg ułatwień, aczkolwiek cały czas trzymamy się w ramach DJI i oni mają nas na swoim łańcuchu. Tutaj możesz latać wszędzie, nawet na lotnisku, jeżeli tylko uzyskasz pozwolenie i na przykład dla portu lotniczego wykonujesz zlecenie, możesz spokojnie tam latać. Nie ma żadnych barier, żadnych ograniczeń, żadnego no flying zone. Nie masz tutaj też aplikacji poza konfiguratorem Beta Flight, więc na pewno wolność jest całkowita. Jednocześnie ten dron pobudza Twoją kreatywność, zmusza Cię do tego, żeby dużo się nauczyć samemu, żeby myśleć o tym, jak go ulepszyć samodzielnie. Jest to po części Twoje dziecko, nie jest to dziecko DJI, tak jak w przypadku Mini 3 Pro. To, co go wyróżnia, biorąc pod uwagę jego zalety, on może nam przelecieć zarówno przez wnętrza pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Ma na tyle dużą masę, że sobie poradzi z wiatrem. Może niezbyt silnym, ale poradzi sobie z normalną pogodą. Ale też możesz tym dronem wlecieć do budynku, do wnętrza, zrobić ujęcia bardzo fajne w ramach wirtualnej wycieczki, przelecieć przez samochód, przez wiele ciasnych miejsc, latać bezpośrednio za ludźmi, na przykład nagrywać teledysk, powiedzmy tancerzy, w bezpośrednim sąsiedztwie, latając pomiędzy nimi i wielokrotnie, nawet jeżeli zaliczysz kraksę, nic się nie dzieje. W przypadku miniacza, te ramiona i ten materiał, to jest kurczę jednorazowa sprawa. Ja nawet normalnie eksploatując tego drona, ten poprzedni egzemplarz, który miałem, okazało się, że ramiona w pewnym momencie się obruszały, tylko dlatego, że mocowania są zbyt słabe w stosunku do siły tych sprężyn, siły naciągu tych dokładnie sprężyn, które nam prostują ramię. Więc tego typu drona odsyłasz do serwisu i czekasz 2 tygodnie na zwrot lub naprawę i na decyzję innych. Tego typu model praktycznie możesz użytkować cały czas. Zamienisz sobie śrubki, podlutujesz, zamienisz sobie podzespoły
i wszystko gra nadal. I zwykle ludzie mają więcej, piloci FPV mają zwykle więcej egzemplarzy niż tylko jeden. Każdy praktycznie ma kilka sztuk, jeżeli lata już co najmniej rok czy dłużej. No dobra, ale teraz powiedzmy sobie, jakby to wyglądało, jeżeli chcemy poszaleć trochę bardziej, czyli niekoniecznie chcemy latać nisko pomiędzy ludźmi, czy w ciasnych pomieszczeniach, czy we wnętrzach, ale chcemy polatać w takim wolnym powietrzu, gdzieś dalej, może sprawdzić zasięg, ten dron się nam właśnie będzie sprawował, polatać całkiem długo, bo to jest też możliwe. I w tym momencie pojawia się Flywheel Explorer w wersji O3. Tu już mamy zarówno kamery, jak i nadajnik wideo DJI O3 Air Unit. I ten dron daje nam niesamowite możliwości, bo po pierwsze zasięg w Stanach może wynieść nawet 10-12 km, tak jak OcuSync 3. Po drugie, nie zawsze potrzebujemy nosić kamerę rozebraną GoPro, bo ta kamera pokładowa, ona już nam nagrywa w 4K w 60 klatkach na sekundę, czy nawet w 120 potrafi klatkach nagrywać. Wyposażony jest też w GPS i w buzzer, czyli ma takie funkcje jak na przykład powrót do domu, czy powrót do zbliżenie się do punktu bazowego. To się nazywa GPS Rescue w tym wydaniu. Ma długą antenę i nie dość, że długo lata, też robi nam piękne ujęcia i w dodatku jest też cichutki, wytrzymały, lekki, bardzo dyskretny dron, który wielokrotnie zrobi nam dużo ciekawsze ujęcia niż Mini 3 Pro. Lecimy sobie delikatnie, na razie zrobimy rundkę tutaj dookoła. Tu jestem i popatrzymy sobie, jak to wszystko nam gra. Ja nie latałem tym dronem jeszcze z rozebraną kamerą GoPro. Ale tu wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Zasięg petarda, jeżeli chodzi o 3, jest bardzo dobry. Troszeczkę go wiatr tylko traktuje, bo wiadomo, że teraz ma żagiel w postaci kamery, ale radzi sobie naprawdę dobrze. 6 satelitów nie złapał, a długo już czekaliśmy. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to na pewno ten dron niestety jest odporny tak średnio na wiatr. No. CineWhoop jest lepszy do tego typu przelotów, jak teraz robię. Ale trzeba go na razie spróbować i zobaczyć, jak on się sprawuje w powietrzu. Gdybym zdjął GoPro, na pewno będzie lepiej. Zdecydowanie będzie lepiej. Dobra. Jest troszkę głośniejsze niż normalnie. Ale chodzi nam bardzo ładnie. Można zrobić piękne ujęcia tutaj. Trzeba wziąć pod uwagę, jakie tu mamy przeszkody. Trendy tu można przelecieć, rozpoznać sobie całość i dopiero można poszaleć. Inaczej, na pewno nie ma takiego poziomowania jak w przypadku Mini 3 Pro, bo dzisiaj tą audycję robię pod kątem użytkowników Mini 3 Pro. Natomiast wiele rzeczy można zrobić zupełnie inaczej. Przede wszystkim ujęcia filmowe tylko, nie ma tutaj zdjęć. Po drugie, musimy umieć latać. Tutaj nie ma wymówek, że dron mi sam poleciał. Bo większość rzeczy, jeżeli latamy z prawdziwego zdarzenia, trzeba zrobić manualnie. Można wznieść się wysoko, ale jednocześnie można uzyskać fantastyczne rezultaty, takie jak na przykład daje nam droni, a mianowicie jesteś wysoko, a po chwili jesteś niżej. Tak, teraz mamy taki prop wash ze względu na małą masę, a dużą powierzchnię tego drona. Polecimy sobie tutaj nad tymi kominami, dalej do nas, nad tą wodą nie chciałbym latać specjalnie. O3 daje nam też pewne możliwości, jeżeli chodzi o zasięg. Latając tu, ja praktycznie mam cały czas 50 megabitów na sekundę i mam cały czas pełny zasięg. To jest absolutna petarda.
Dobra, zawrócimy sobie tutaj. Na pewno jakbym tutaj zaczął latać awatą, to już by ludzie byli lekko wkurzeni. Albo przynajmniej zaintrygowani, co się dzieje. Natomiast latając takim dronem, jestem praktycznie niesłyszalny. Jest bardzo cichy. Podlecę teraz, żebyście zobaczyli i posłuchali. Przy takiej małej uliczce latając, takiej jak ta, w ogóle ludzie nie zwracają na niego uwagi. Jest fantastyczne. Nawet pies się go nie boi. Dobrze, będę lądował. I teraz patrząc na specyfikację, tę, którą znajdziemy na papierze, niewiele z tego wyniesiemy. Tak naprawdę latamy też dla doznań, dla wrażeń i dla ujęć. I myślę, że to jest bezcenne, bo takim dronem osiągniesz niezwykłe doznania, tak jakbyś faktycznie latał. Natomiast miniaczem mamy pewne odniesienie na ekranie naszej aparatury, natomiast ciągle nie jest to takie zanurzenie, jakby się chciało. Trzeba pamiętać dla osób początkujących, że tymi maszynami latamy w goglach. Masz efekt pełnego zanurzenia, pełnej imersji. Tak jakbyś siedział w kokpicie tego statku powietrznego. Natomiast latając miniaczem mamy bardziej odniesienie na ekran i tutaj nie ma tego bezpośredniego odczucia zanurzenia. No i dobra, słuchajcie, pytanie brzmi, czy można powiedzieć tutaj o wadach tego systemu? Oczywiście, trzeba się długo uczyć, jeżeli chodzi o latanie. Wszystko zależy od człowieka. Na pewno ta powierzchnia rozebranego GoPro jest duża w stosunku do masy całego drona, więc nie lata się idealnie płynnie. Ale jeżeli zdejmiemy już kamerę Naked GoPro, lata się zupełnie inaczej i wtedy mamy O3. Zaraz założę filtr i przelecę jeszcze raz z samym O3. Zobaczycie. Oczywiście no, są jak zwykle wady i zalety. To nie jest rozwiązanie, które kupimy w elektromarkecie. To jest rozwiązanie, które wymaga od nas też sporo zaangażowania i wejścia w ten świat. Natomiast satysfakcja jest 10-krotnie wyższa. Dobra, zrobiło się zamieszanie. Check complete. Take off. Teraz jest gitara. Będziemy lecieli miniaczem. Mamy już nagranie. To, co chciałbym zrobić, to zaraz sobie ustawimy parametry, ale chciałbym nagrać fajnie tą knajpkę. Patryk, jakbyś był moim spoterem. I słuchajcie, na koniec, żebyśmy mieli odniesienie pełne, parę ujęć, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro. Wiadomo, że to jest zupełnie inny dron i ten materiał dzisiaj to nie jest, słuchajcie, materiał porównawczy, bo my nie osiągniemy idealnych parametrów. Natomiast FPV możemy złożyć sami. To jest świetne i możemy naprawdę dostosować drona w pełni do swoich potrzeb. Jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, dostajemy wszystko gotowe, dostajemy wszystko w sposób ekskluzywny, ale też jeżeli chodzi o serwis czy inne tematy, na przykład no flying zones, tutaj niewiele sami zdziałamy. Z tym materiałem chciałem Was zostawić dzisiaj. Dziękuję za uwagę serdecznie. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, pamiętaj, że mam darmowy warsztat dotyczący tych pierwszych kroków. Dzięki mnie unikniesz frustracji, błędów, jeżeli chodzi o decyzje na pierwszym etapie. Natomiast jeżeli potrzebujesz czegoś więcej, mam też duży kompleksowy warsztat dotyczący eksploatacji Mini 3 Pro, do którego Cię bardzo serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Cześć, trzymajcie się.